przebieg dzisiejszej uroczystości samo życie podyktowało. Wojciech Kilar przewrócił się i doznał kontuzji. Kryteria, jakimi kierowała się kapituła, to olbrzymi dorobek w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego pana Wojciecha Kilara i wiele utworów, wiele kompozycji takich, które promują pokojowe współistnienie, promują wieczną miłość, o której mowa jest w Światowym Projekcie Pokoju Wojciecha VII. Nam chodzi o to, żeby nasza skromna akcja, prawda, bo nie sądzę, żeby to była wielka akcja, tak jak Nobel, ale nasza skromna akcja będzie zupełnie inna, bo będzie po prostu bazuje na sztuce, na tym, co rozpowszechnia się bardzo szybko. Szybciej może niż jakieś super zorganizowane gale, prawda? Jeśli jest dzieło sztuki, które potrafi przemówić do ludzi z całego świata, bo jest uniwersalnym językiem, to to jest nasza siła, prawda? I my chcemy w ten sposób postępować, żeby świat dowiedział się o Polsce, o naszych wielkich muzykach, tam pewnie zawsze będą, prawda, Polacy. No ale tym razem jest wielki Polak i jesteśmy szczęśliwi, że właśnie wszyscy się zgodzili. Wszyscy głosowali jednogłośnie na profesora Kilara. Także to jest naprawdę piękny wieczór i piękne dla nas piękna satysfakcja. Mamy przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu członków kapituły Nagrody Pokoju. Pani Emilia Nowaczek, przewodnicząca Międzynarodowej Kapituły Nagrody Pokoju Wieczna Miłość. Francis Lehmann, wielki francuski kompozytor, znany głównie jako autor muzyki filmowej, nagradzany prestiżowymi nagrodami takimi jak Złoty Glob, Oscar. Profesor Andrzej Legocki, biochemik, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Profesor Tadeusz Maliński, światowej sławy polski uczony. Profesor Andrzej Nowak, polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki. Profesor Frank Wilczek, fizyk polsko-włoskiego pochodzenia, noblista w dziedzinie fizyki, wybitny amerykański uczony. Profesor Lucja Wilaczyńska-Szcześniak, profesor nauk kultury fizycznej w zakresie fizjologii. Pan Wojciech Siódmak, wcześniej przedstawiany, autor światowego projektu Wieczna Miłość i autor rzeźby Wieczna Miłość, znany i ceniony na świecie artysta. Kapituła w składzie wymienionym już wcześniej przez prowadzących postanowiła dokonać wyboru pana Wojciecha Kilara za znaczący wkład w ochronę światowego dziedzictwa kulturowego oraz rozwój wartości sprzyjających pokojowemu współistnieniu, takich jak współpraca, wzajemny szacunek, tolerancja, porozumienie i harmonia. Dziękuję. Dziękujemy, że pan profesor zechciał przyjąć zaproszenie do kandydowania. Jesteśmy zaszczyceni. Drodzy przyjaciele, jest to niezbędne. Powiedzenie, że czuję się zaszczycony. Niezrozumienie. Jest to rzadki przykład, właściwie jakby podwójny jakiś. Sam fakt. Thank you.
bardzo się cieszę, że tak wybitny polski artysta, jakim jest pan Wojciech Siódmak, wybrał nasze miasto na miejsce realizacji swojego projektu Wieczna Miłość. Z Kielc popłynie w świat przesłanie o potrzebie tolerancji, solidarności, harmonii i piękna. Nasze miasto stanie się orędownikiem pokoju. Projekt Wojciecha Siódmaka będzie ulokowany w jednym z bardziej prestiżowych miejsc w Kielcach, na przedłużenie Alei Legionów. Widoczny z pobliskiego wzniesienia powinien stać się ulubionym celem spacerów wszystkich Kielczan i gości. W jego centralnym miejscu stanie monumentalna rzeźba Wieczna Miłość, która jest symbolem całej idei. Będzie ją otaczać promenada, w nawierzchni której znajdą się m.in. elementy Układu Słonecznego czy konstelacje widoczne na północnym nieboskłonie z terenu miasta. Cieszę się, że Kielce stały się domem Wiecznej Miłości.